Witam Was, kochani, Centrum Handlowe Plaza w Ludontani. Dzisiejszy temat będzie odnośnie czego? Odnośnie parkowania w Tajlandii. Nie wiem, czy wiecie, ale w Tajlandii nie ma tutaj żadnych parkometrów. Tutaj można parkować, gdzie się chce. Ja tu nie mówię dokładnie, jeśli chodzi o w sklepach i tak dalej. Oczywiście sklepy mają swoje parkingi, ale powiem Wam tak, że będę tu się wychodzi tędy. Powiem Wam tak, że nie widziałem tutaj, a mieszkam już tu kilka miesięcy, nie widziałem jakichkolwiek, żeby tu były jakieś zablokowane koła, jakieś trójkąty na kołach. Nie ma tutaj parkometrów, więc każdy parkuje. Oczywiście są miejsca niedozwolone, jak wszędzie, że nie wolno parkować ewentualnie od godziny do tej, do godziny tamtej. Ale to jest piękne, że tu parkując się nie stresujemy, że dostaniemy mandat. Czy to skuterek, czy to samochód, obojętnie, po prostu nie ma tutaj maszyn do biletów. A parking właśnie Wam pokażę, parking, który jest na motobajk. Ja kiedyś tutaj sobie zaparkowałem i chyba pół godziny szukałem swojego motorka, bo bardzo dużo tu jest takich samych, więc wracamy do parkowania. Przejechałem miasto wzdłuż i wszerz. Naprawdę nie znalazłem tutaj... Musimy jakoś tu wyjść. Okej. Okay. Idziemy sobie jakoś tędy. Tu pan mnie przepuści. Okej. Okay. Widzicie, bilecik się bierze, ale to są darmowe bileciki. Żeby wyjechać, trzeba podnieść bramkę. O! Idziemy. Także... No, odnośnie parkowania dla kierowców, powiem Wam bezstresowo, nie martwicie się, że dostaniecie mandat za brak biletu, bo tu biletu, kochani, nie ma. Oczywiście dostaniecie mandat, jeśli źle zaparkujecie w miejscu niedozwolonym i tak dalej. Także co myślicie właśnie, dlaczego tak jest? Dlaczego w Europie musimy płacić za parkowanie? Za wjazd do miasta, gdziekolwiek pojedziemy, tam płacić musimy. Tak jak nieraz, ja na przykład w życiu dostałem nieraz mandat, bo nie miałem drobnych. Wyszłem do sklepu w Anglii, żeby rozmienić pieniądze, moi kochani. Wracając do maszyny, prawda, nie zawsze mamy przy sobie te drobne. Wracając do samochodu, bach, mandat. I są tak nieuprzejmi, tak wredni ci ludzie, że proszę go, mówię mu, 5 minut temu poszłem do sklepu rozmienić pieniądze, żeby zaparkować. Nie, żeby rozmienić pieniądze, włożyć do maszyny, bo nie miałem drobnych. Nie, mandat na szybę. Dlatego nienawidzę tego systemu. Tu parkujemy gdzie chcemy, znaczy nie gdzie chcemy, przepraszam. Parkujemy za darmo. Nie martwimy się, że nie mamy drobnych w kieszeni, że 5 minut będziemy za długo, czy za 10 w sklepie, nie wiadomo jakie kolejki. Także to jest piękne, to mi się podoba. I powiedzcie sami, co o tym sądzicie? Za co płacić? Wjeżdżając do miasta, kto sobie przyznał prawo do tego, że to jest mój parking, ja sobie go kupiłem, ja sobie go będę po prostu opłacał, a jak nie, to kara, prawda? Dlatego mówię, ja nieraz dostałem tyle mandatów dostałem właśnie, że spóźniłem się o 5 minut, bo to jest na czas. Że nie miałem drobnych, poszedłem do sklepu sobie rozmienić pieniążki, wracając w Anglii do samochodu, już była naklejka na szybie, płać. Dlatego to jest też jeden z wielu powodów, po prostu, z którym wyjechałem.
I dlatego mówię, zrobię filmik o tym, ponieważ każdy przyjeżdża, palmy palmami, ale nie wiem, czy jest jakiś filmik o darmowym parkowaniu na ulicy, w mieście i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam Państwa serdecznie, Andrzej i co dalej, King w śniegie. A zrobię Wam może dzisiaj filmik właśnie z centrum Plaza, Central Plaza u Dontani. Bardzo ładna galeria, posiada wiele kin i tak dalej, ale to w następnym filmie, ponieważ ten był tylko i wyłącznie przeznaczony odnośnie darmowego parkowania w Tajlandii. Naprawdę, mieszkam już tu w U Dontani ile miesięcy? 5 miesięcy w U Dontani i powiem Wam, jeszcze za bilet nie zapłaciłem, bo się tutaj za parkowanie, moi kochani, nie płaci. Trzymajcie się, pozdrawiam. Andrzej, co dalej? Nieznane są pomysły Andrzeja. Trzymajcie się. Darmowe parkowanie w Tajlandii.